doświadczeń, czyli nowe pomysły, nowe możliwości, która jest organizowana w ramach konkursu na 16. sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Cieszymy się niezmiernie, bo są wśród nas pan Józef Adamów, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. Można coś dodać? Absolwent Karoliny, 62. Pani Irena Sosnowska, wicedyrektor pierwszego MO Karolina. Tej szkoły, 77 rok. Pani Ewa Wierzbicka, przewodnicząca Rady Rodziców. Pani Ewa Terka, opiekun samorządu uczniowskiego. Pani Jowita Sękarska-Słobodzian, opiekun wolontariatu. Moja uczennica, jestem tego dumna. Alicja Bulicz, przedstawicielka wolontariatu. Oraz Dominik Osowski, przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Witamy zagadnienie wzbogacenie działań samorządu uczniowskiego oraz zdobycie wiedzy na temat możliwości współpracy samorządu uczniowskiego z szeroko pojętymi władzami lokalnymi. Chcemy zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez szkołę i władze lokalne w zakresie promowania edukacji. Zależy nam również na zdobyciu praktycznych rad od osób, które mają doświadczenia w dziedzinie samorządności. Chcemy wiedzieć, co warto zrobić, gdzie się udać i jak zorganizować. Materiały wykorzystane podczas debaty, a także relacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie naszej szkoły www.karolinum.edu.pl. Chcielibyśmy teraz przedstawić kilka zasad, które będą obowiązywały podczas debaty. Każda osoba ma 5 minut na zaprezentowanie swojego stanowiska. Prosimy nie wychodzić poza ramy czasowe. Jeśli publiczność będzie miała pytania do gości, prosimy to sygnalizować podniesieniem ręki. Będzie na to czas wyznaczonej dla nas chwili. Musimy nie przerywać odpowiedzi. Teraz zaprezentujemy odpowiedzi uczniów naszej szkoły. Jak wynika z ankiety, większość uczniów, 38%, ocenia swoją wiedzę na poziomie skali 1 do 5 na poziomie 1. Kolejno 2, 3, najmniej osób odpowiedziało się za piątką, czyli wynika z tego, że uczniowie nie są zorientowani w żaden sposób, jakie akcje są przeprowadzane przez samorządy uczniowskie, a tym bardziej przez władze lokalne. Na kolejne, najczęściej wymieniane odpowiedzi, kiedy zapytaliśmy się o realizowane projekty, to uczniowie odpowiadali, że samorząd uczniowski przeprowadza akcje, gospodarz szkoły, zwykle dla potrzebujących oraz uczestniczy w uroczystościach szkolnych w przygotowywaniu, a w projektach realizowanych przez władze lokalne mamy do czynienia z budową kanalizacji, budową obwodnicy oraz akcja Tania Szymon. Jakie projekty realizują instytucje, które Państwo reprezentujecie? Jakie jest Państwa zdanie na temat realizacji tych projektów? Jakie działania może podjąć samorząd uczniowski i w jaki sposób mogą pomóc instytucje, których Państwo jesteście przedstawicielami? Prosimy o zaprezentowanie swojego stanowiska. Prowadzącym dla klasów ogólnoświatowych, począwszy od w cudzysłowie żłobków, przez przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego podziału wynika problem taki, że nie na wszystkie zadania, zgłoszenia, propozycje wasze, na przykład szkół ponadgimnazjalnych, gmina może pozytywnie odpowiedzieć. Ale są takie dziedziny, są takie programy, są takie gałęzie, które gmina może współfinansować. Są wszystkie dzieci i młodzież jest nasza. To chyba funkcjonuje od 3 lat. To jest obowiązująca w niej uchwała Pani Rady Miejskiej o stypendiach naukowych i sportowych w Uliszczanie. Wychodzimy z założenia, czy samorząd miejski, gminny wychodzi z założenia, że ponieważ wszystka młodzież jest nasza, wobec tego należy wspierać, udzielać stypendium wyróżniającym się sportowcom, wyróżniającym się naukowcom, głównie ze szkół ponadgimnazjalnych. Ważne jest po prostu, żeby ten uczeń był uczniem szkoły miejskiej. I trzeci blok taki tematyczny, który chyba powinien najbardziej zainteresować, to obowiązuje ta ustawa o tzw. pożytku publicznym. W oparciu o ustawę jest podjęta przez Radę Miejską w Nysie w październiku 2022 roku uchwała
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne. W tej uchwale, w oparciu o tą ustawę Państwa Sejmową, są wskazane dziedziny, w których gmina może udzielać wsparcia finansowego i podmioty realizujące te zadania, którym gmina tego wsparcia może udzielić. Tego jest dosyć dużo. I tam na pewno znalazłyby się sprawy, które mogą Was interesować. Ja wymienię tylko, że może zanim wymienię, to wspomnę o pewnym problemie. Ja wcześniej mówiłem, wsparcie mogą otrzymywać organizacje pozarządowe. Nie może otrzymać w ramach tej uchwały, w ramach tej ustawy wsparcia Karolina. Może otrzymać Stowarzyszenie Uczniowskie, no jak nazwiemy, nieformalna grupa młodzieży Karolin Nysa, mająca jakieś tam cele, występująca do gminy o dofinansowanie swoich zadań. Ważne, żeby się mieściły w ramach tego programu. A te zadania, którymi mogłaby się młodzież Karolinu, nie tylko Karolin zająć, to na przykład w ochronie promocji zdrowia, wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych, w tym wspieranie rozwoju działalności wolontariatu młodzieżowego. Jaką uchwałę? Ja chciałam odnieść się do faktu, że rzeczywiście jako szkoła jesteśmy pod patronatem, pod opieką Starostwa Powiatowego w Nysie, ale również dobrze układa nam się współpraca z Urzędem Miasta i Gminy. Tu mój przedmówca powiedział o stypendiach, chciałabym do nich nawiązać. Rokrocznie, pani burmistrz, otrzymujemy stypendia burmistrza, które są wypłacane naszej młodzieży zgodnie z regulaminem, zgodnie z procedurami. W tej chwili klasy trzecie, kończąc szkołę do końca kwietnia, również składają swoje wnioski w zakresie tego stypendium. Drugie stypendium, jakie otrzymujemy, to jest stypendium starosty Nyskiego za wyniki w nauce. I tu już jest to obwarowane średnią. Jeżeli uczeń ma średnią 4,75 i wyżej, to otrzymuje stypendium pana starosty. Niezależnie od tego, jak pamiętacie, albo pamiętamy wszyscy, przystępując do realizacji takiego programu wycieczek szkolnych i rajdów, młodzież klasy pierwszej w drugim tygodniu września idzie na tak zwany rajd karoliński za symboliczne kilka złotych. Nie zastanawiamy się wtedy, skąd biorą się pieniądze na całą organizację, skąd biorą się materiały promocyjne, skąd biorą się chociażby te mapy, którymi posługujemy się w czasie przebywania tej trasy, jak również kto płaci za obsługę na fortach. Jest to wszystko finansowane z pieniążków zarówno gminy, jak i starostwa powiatowego. Nasza młodzież wyjeżdża poza granice miasta i nie tylko miasta, bo i poza granice kraju. I rokrocznie realizowana jest taka wymiana między Nysą a Lindenhausen, czyli nasze Karolinów i Kalinzjanów Lindenhausen. I nie odbywa się to bez echa zarówno w starostwie, jak i w gminie. I gmina, i starostwo służą nam wtedy pomocą, niekoniecznie finansową, bo to jest już z projektu poczlamskiego czy berlińskiego, ale służą nam i materiałami promocyjnymi, i otwarciem się na zwiedzanie. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ młodzież Lindenhausen, a niejednokrotnie nasza młodzież, pierwszy raz jest na przykład w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, czy jest pierwszy raz na spotkaniu u pani. Chodzi o rokroczne dofinansowanie SKS-ów i kół zainteresowań. Tu zwróciliście uwagę na bardzo ważną rzecz, że młodzież niekoniecznie chce korzystać tylko z kół zainteresowań, których jak jesteście odbiorcami strony internetowej, wiecie, że jest bardzo dużo w naszej szkole, bo na stronie internetowej jest umieszczona lista kół zainteresowań, które są dodatkowo w godzinach pozalekcyjnych w naszej szkole prowadzone i należy zwrócić się do nauczyciela prowadzącego, wpisać, jeżeli masz ochotę rozwijać swoje zainteresowania i to są dodatkowe środki, które otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego na finansowanie kół zainteresowań, jak również zajęcia SKS-u. Południami zajęcia SKS-u odbywają się w różnych sekcjach, czego spektakularnym sukcesem są wyniki, jakie osiąga nasza młodzież na różnego rodzaju zawodach sportowych, mimo że to jest szkoła głównie składająca się z młodzieży żeńskiej.